Zastanawiam się, jaki był początek, czy była jakaś osoba, która wprowadziła Pana w ten świat kinowy? Skąd to się wzięło w Pana życiu? Bo jednak przecież teatr był tym wyborem podczas studiów. Państwo się pewnie domyślają, jaka to była osoba. Jak Państwo myślą? A, Państwo się jeszcze trafi po głowie, tak? Zygmunt Kałużyński, z którym się spotykałem wiele razy, ale może zacznę od początku. Z humanistami jest tak, że kiedy są młodzi, kiedy są w wieku studenckim, no jeszcze nie studenckim, licealnym powiedzmy, to okazuje się, że tak zwana wrażliwość, taka humanistyczna potrzeba działania na emocjach, czytanie książek, oglądanie filmów, chodzenie do teatru, słuchanie muzyki, to wszystko razem działa. I wtedy trzeba wybrać, w którą stronę byśmy chcieli się pójść, jak się wyspecjalizować. Moja pierwsza myśl to było iść na historię sztuki. I przygotowywałem się do tego, działałem w Zachęcie Warszawskiej, czyli Wielkiej Galerii, gdzie było takie koło miłośników sztuki i chodziłem na wykłady, które tam były, na spotkania z artystami typu Franciszek Starowiejski, i wielu innych, Maria Anto. Właśnie tam, w Zachęcie, dowiedziałem się od jednej z pań prowadzących zajęcia z młodzieżą, czyli tak jakby tu w bibliotece, że powstaje nowy wydział. Wydział Wiedzy o Teatrze przy Akademii Teatralnej. Teatr też był mi bliski, ale ten wydział był niezwykle ważny i niezwykle ciekawy, bo to były lata 76 rok, kiedy ja zdawałem na studia, wydarzenia radomskie i w Ursusie, czyli tak ten komunizm zaczynał się załamywać, to już były takie pierwsze powiewy myśli, że może nie zawsze będzie PRL, może nie zawsze będzie RWPG, ale jeszcze trwały, i dzisiaj ja sobie to przypominam, bo są różne wydarzenia, które mi czasem przypomnę teraz, wydarzenia, które przypominają tamte czasy. Otóż wtedy były zapisy na wybitnych intelektualistów, którzy z różnych powodów nie działali zgodnie z życzeniem władzy. To były jeszcze także resztki czystek przeprowadzanych na uczelniach wyższych po 68 roku, po marcu 68 roku. Twórca Wydziału Wiedzy o Teatrze, Jerzy Kenik, wykorzystał lukę prawną, która polegała na tym, że te wszystkie zasady obowiązujące, związane z tym czyszczeniem wyższych uczelni z elementów wywrotowych i elementów wolnomyślących, dotyczyły tych wyższych uczelni, które podlegały Ministerstwu Szkolnictwa Wyższego. Tymczasem Akademia Muzyczna, Akademia Sztuk Pięknych i Akademie Teatralne podlegały Ministerstwu Kultury. I tamten przepis ich nie dotyczył. W związku z tym Kenik wymyślił, że on stworzy humanistyczny, teoretyczny wydział w Akademii Teatralnej, która w zasadzie dotychczas kształciła aktorów i reżyserów. A tu teraz miała teatrologów, czyli krytyków teatralnych, historyków teatru. No, czysto teoretyczna sprawa. I co zrobił? Pozatrudniał tych wszystkich wyrzuconych z uczelni. Znalazła się furtka dla pana. Ale i to się zrobiła sensacja. Po Warszawie się poniosło. Słuchajcie, stworzono wydział, gdzie wykładają najlepsi wykładowcy. Wszyscy ci, których władza się pozbyła, to oni tu są. I myśmy poszli dla nich. Ja też poszedłem, mówię, kurczę, to takiego drugiego nie ma wydziału. No dobra, tam teatr, tam różne rzeczy będą. Na pewno nie tylko teatr, zresztą teatr jest bardzo ciekawy, ale będą mnie uczyli ludzie, którzy otworzą mi oczy, otworzą mi głowę na świat i są trochę przeciwko władzy. Ja byłem tak, może chciałem powiedzieć, że wychowany, ale byłem przede wszystkim tego nauczony, żeby się sprzeciwiać władzy, przez moich nauczycieli. Chodziłem do liceum, zaraz się Państwa zdziwią, do liceum Lelewela w Warszawie, którym przede mną uczyli się bracia Kaczyńscy. A jak? Z tym, że
Amerykanie nie ukończyli tego liceum, bo ich wyrzucili. Ukończyli w innym liceum, ale do klasy maturalnej doszli, do ostatnią klasę w innym robili. Ja ukończyłem. Ale to zresztą bardzo fajne liceum, też Andrzej Seweryn tam był, tam była Stanisława Celińska. Fajne liceum na Żoliborzu, ale jego fajność w największym stopniu zależała od osoby pani wicedyrektor, która się nazywa Anna Radziwiłł i która potem w tych nowych czasach, już po wyzwoleniu, była ministrem oświaty albo szkolnictwa wyższego, już nie pamiętam. To była moja pani profesor od historii, która miała zawsze bardzo nietypowe sposoby uczenia, niesłychanej skromności osoba i niesłychanie mądra osoba, taka, która jest charyzmatyczna. W związku z tym myśmy robili wszystko, jeśli można tak powiedzieć, ale młodzi ludzie tak mają, dla niej to robiliśmy. Na przykład nie mogliśmy się czegoś nie nauczyć, bo mówiliśmy, nie możemy zawieść Radziwiłki. Ale ona też dawała nam powody do tego, żebyśmy my ją tak szanowali. W co drugą niedzielę wybrała z klasy naszej humanistycznej takich, co się najbardziej historią zajmują, lubią historię. Ja byłem w tej grupie. Co drugą niedzielę spotykaliśmy się na przystanku z Radziwiłką, z plecakami. W plecakach mieliśmy jedzenie, wałówkę na 2 dni. I jechaliśmy w nieznanym kierunku. Co 2 tygodnie, w sobotę, nie w niedzielę, w sobotę, bo jechaliśmy na sobotę i niedzielę, nie wiedzieliśmy, dokąd jedziemy. Jechaliśmy do jakiejś miejscowości pod Warszawą. Za każdym razem to była inna miejscowość i inny dom. A tam były latające uniwersytety. I tam nas uczyli historii, której nie uczono w szkole. Wszystko to, czego nie było w podręcznikach komunistycznych, to nas uczyli. Michnik, Kuroń, to było w związku z tym tajne. Ale nasza Radziwiłka, moja nauczycielka, ciągała mnie po tych nielegalnych spotkaniach historycznych i moich kolegów, żeby nam czuła się w obowiązku pokazać prawdziwą historię, a nie okrojoną historię. I ja byłem nauczony od zawsze, że ja chcę wiedzieć wszystko, a nie tylko trochę. I jeżeli ktoś mi mówi, że nie wolno, wtedy jeszcze była cenzura, to dla mnie to nie jest żadna władza i żaden argument. I tak się tego dowiem i tak.